No i szybko gospodarze tego spotkania w bramce z numerem 12 Adrian Hengery, dalej dwójka to Paweł Marczuk, jeszcze raz Stefanowicz zagrał z Aleksandrowiczem, Bartosz Statyk wchodzący w wysokość pola karnego, no i tam absolutnie nie ryzykował Marczuk, tworzą zagrożenie pod bramką Pogoni, boczna siatka i rozpocznie. Doskonale tutaj wszyscy w Toruniu wiedzą i twardo stąpają po ziemi, że raczej te plany związane z awansem trzeba, ale sportowcy są ustawieni na własnej połowie. Jest Zagdański, ładnie minął rywala Łukasz Zagdański, pole karne, ostry kąt, Zagdański decyduje się na uderzenie wymiany piłek. Na razie niewiele z tego wynika, jeżeli chodzi o te akcje, ale być może teraz właśnie dośrodkowanie. No i zobaczmy, jeden z ostatnich akcentów pierwszej połowy. Świtalski łapie piłkę i w tym momencie arbiter kończy pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozpoczynamy drugą część pojedynku rezerwy Pogoni Szczecin z Elaną Toruń. Trojanowski i teraz Daniel Ciachy! I mamy bramkę dla Elany Toruń. Rozpoczynają tę drugą część meczu w znakomitym stylu. Trojanowski jest tam, Daniel Ciachy po raz kolejny, stoper Elany z ogromnym apetytem. Dawid Zieliński, pole karne Elany. Zobaczmy teraz ładne odegranie, szansa, Zawierucha może się pięknie zameldować w tym pojedynku Adam Zawierucha, ależ wejście smoka teraz Adama Zawieruchy. No, gdzieś tam musiał się udać teraz po piłkę Hubert Krasun poza boisko, sędzia już nawet nie czeka. W tym momencie kończy ten pojedynek. Brawa kibiców Elany Toruń, którzy dziś tutaj na boisku w Szczecinie mieli okazję oglądać wygraną żółto-niebieskich.